Przeraża cię składanie życzeń w wigilię? Pomogę ci. Po pierwsze, zacznij od garści podziękowań, a skończ na szczypcie życzeń. Uwierz mi, ludzie uwielbiają, jak się im dziękuje. A dodatkowo będzie ci znacznie łatwiej przypomnieć sobie miłe doświadczenia z daną osobą, niż wymyślać adekwatne i odpowiednie życzenia. Po drugie, ludzie uwielbiają historię. Przypomnij drugiej osobie wasze wspólne chwile i powiedz na przykład. Chciałbym Cię życzyć radości tak dużej jak wtedy, gdy wracaliśmy razem z gór, cali roześmiani i po prostu każde słowo nas bawiło, pamiętasz? Po trzecie, dawaj przykłady. Tutaj podobnie jak z historiami. Czyli, na przykład, jak życzysz zdrowia, to powiedz: Życzę Ci takiego samopoczucia, że gdy wstajesz rano, jesteś radosny i zmotywowany, a Twój uśmiech nie opuszcza Cię przez resztę dnia. I czwarty, ostatni punkt. Bądź szczery i autentyczny. Święta to magiczny czas, a Twoje życzenia naprawdę mogą odmienić serce drugiej osoby. Więc włóż w nie jak najwięcej szczerości i miłości, a zobaczysz, że również w Tobie wzbudzą nadzieję i radość.